Leonora. Opiekunka. Cukrzyków. Kominiarze? Kominiarze? Tonących. Środków nasennych. Chroni od wody. Śpiączki. Bezsenności. Natekowania. I śmierci we śnie. Jest patronką biura snów zagubionych i zakonu sióstr ciemiących. Atrybutami jej są. Księżyc, łoże i flakonik pachnideł. Zmarła w opinii świętości 30 grudnia 1723 roku. Najgłośniejszego cudu dokonała po śmierci, gdy jej nietknięte rozkładem ciało, obwożone bachą podczas wielkiej powodzi ulicami Salamanki, uchroniło miasto przed całkowitym zalaniem. Jej relikwie spoczywają w Bazylice Sacré-Cœur. W Paryżu. Leonora była wizjonerką. Miała dar przepowiadania przeszłości. Kanonizacja zawdzięcza proroczym snom. Weśniła wszystkie znaczące epizody rewolucji francuskiej. Charlotte Corday, pisząc w wywiadzeniu ostatni list do ojca. Krwawe sceny egzekucji. Thank you.
pogrążona ni to we śnie, ni to w medytacji. Nie otwierając oczu, dyktowała wizję siedzące obok siostry się. Wybuch wulkanu na jawie. Zatonięcie Titanika. I pożar Hindenburga. Widziała w ciemnych barwach. Pewnego dnia obudziła się nagle i więcej nie zasnęła. Potem rano puf, niknął bez śladu. A przecież coś znaczą. Czy pani wie, że od 2 lat czegoś pani brakowało? On tutaj z nami mieszka.